z perspektywy 11 lat mogę stwierdzić, że nie ma nic gorszego niż bycie publiczną osobą homoseksualną w Polsce. Panie Michale, no ja to mam taki gay radar, no i pan gejem nie jest. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku programu Zorientowani. Jestem na maksa podekscytowany, bo w końcu to mamy. Trochę na to czekałem, ale też podekscytowany na to, że mam super gościa, Michała Pieruga. Cześć, Michał. Cześć, cześć. Mam nadzieję, że wiesz, to nie będzie zły znak na pierwszy odcinek. Nie, no myślę właśnie, że będziesz takim szczęśliwym amuletem. Tematem dzisiejszego odcinka chciałbym, żeby był coming out w show biznesie. Ty ten coming out masz oczywiście za sobą i nawet sprawdziłem dokładnie, to było prawie 11 lat temu. I czy z perspektywy czasu czuję, że to była dobra decyzja i czułeś to od razu, czy właśnie ten czas musiał minąć, żeby uznać to za dobrą decyzję? Wiesz co, w moim przypadku jest trochę tak, że ciężko jest powiedzieć, co było coming outem, a co nie było coming outem. Sytuacja jest taka, że ja już ponad 20 lat temu, jak zacząłem pracować w teatrze, nigdy nie było sekretem tego fakt, że jestem osobą homoseksualną. I też nigdy tego nie ukrywałem, nigdy nie próbowałem jakoś tego ukrywać, nie tworzyłem rzeczywistości, która jest inna. Później moje doświadczenia życiowe polegały na tym, że sobie mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem w cudownej, otwartej relacji, jak gdyby wszyscy o tym wiedzieli. Czujesz w 100% swobodę na ulicy, w restauracji, w kinie, w życiu, w mieszkaniu itd., itd. Ja wróciłem później do Polski, zaczęła się moja przygoda z telewizją i wtedy media zaczęły bardzo nachalnie tworzyć jakiś obraz mnie w związkach, w romansach z jakimiś dziewczynami. To w ogóle nie podlegało dyskusji, że w ogóle nie wchodzę w taką bajkę, ze względu na to, że oczywiście można było nie dementować tego, ale że no nie. Pamiętam, nawet no byłeś przez chwilę chłopakiem Edyty Herbucie, przez dłuższą chwilę. To było dosyć dziwne i później każdej innej dziewczyny, która się pojawiała, no tak to trochę działa. Nie wyobrażałem sobie tego, że można zrezygnować z bycia sobą, jak gdyby, że wiesz, no, jeżeli idziesz raz w kłamstwo, to ono zostaje. I później najgorzej się wycofać z tego. Jak gdyby to dla mnie było naturalne, to nie było przemyślane, że robić, nie robić. Po prostu padło pytanie, powiedziałem, tak, jestem, dziękuję, do widzenia, nara. Czy ci się to podoba, czy nie? Ale z perspektywy 11 lat mogę stwierdzić, że nie ma nic gorszego niż bycie publiczną osobą homoseksualną w Polsce. Czyli jednak. Nie, bo to jest jakaś taka głupota, że ludzie się boją w jakimkolwiek stopniu być w relacji z tobą, gdyż boją się, że jeżeli będą w twoim towarzystwie, to za chwilę im się przypisze, że są twoim partnerem. Nieważne, czy są to osoby homoseksualne, czy heteroseksualne, jest jakiś taki strach, że no nie, wiesz, ja sam z nim w restauracji, kurde, do kina. Na spacerze. Nie, może powinna być trzecia osoba, nie, najlepiej to jeszcze cztery. Wiesz, jest jakaś taka kombinacja. Z drugiej strony młodzi chłopcy mają na zasadzie super, fajnie by było się spotkać z nim, bo on jest w telewizji, co jest też straszne. I trzecia sytuacja jest taka, że nawet gdyby ktoś chciał, to nie chciałby, żeby to było publiczne. I jesteś takim strachem na wróble. Przyciągasz małe ptaszki, ale odpychasz wszystko, co jest dookoła. I to jest dziwne trochę. Ale też mi się wydaje, że ja to mówię z mojej perspektywy, a podejrzewam, że każdy, kto uprawia zawód typu aktorka, piosenkarka i tak dalej, zwłaszcza jeżeli mówimy o dziewczynach, są takim samym wabikiem pewnego rodzaju w środowisku heteroseksualnym. I tak samo mają faceci, też dużo dziewczyn się klei i tak dalej, i tak dalej. Tam nie występuje jeden problem. Osoby, które ewentualnie myślą o tym, żeby się związać z osobą publiczną, heteroseksualne, nie boją się, że będą kojarzone. Natomiast wśród osób homoseksualnych boją się, że to spowoduje coming out, na który nie jesteś gotowy albo byś nie chciał. I to jest trochę taka dziwna sytuacja. Ale nie ma z tym najmniejszego problemu, przecież świat jest wielki. Określenie coming out w rozumieniu podobnym do używanego obecnie zaczęło funkcjonować w pierwszej połowie XX wieku. Uczeni są zdania, że początkowo coming out nie odnosił się do ujawnienia swojej homoseksualnej orientacji całemu światu, a jedynie do ujawnienia jej innym osobom homoseksualnym. Co więcej,
Jeszcze przed II wojną światową homoseksualni członkowie elity organizowali bale wzorowane na balach debiutantek, gdzie przebrani za kobiety sygnalizowali swoją orientację. Wyjście z szafy, z angielskiego coming out of the closet, jako konstrukcja odnosząca się do ujawnienia swojej homoseksualnej orientacji, pojawiła się nie wcześniej niż w latach 50. XX wieku. Historycy nie są w stanie określić dokładnej genezy tego sformułowania, ale wszystko wskazuje na to, że pojawiło się ono jako naturalne skojarzenie z zamkniętym miejscem, do którego nie każdy ma wstęp. A pamiętasz ten dzień, w którym, tak naprawdę dzień po tym całym, wiesz, oświadczeniu, dementowaniu tego związku z Edytą, jak się obudziłeś, to już był czas, kiedy były i tabloidy, był już Pudelek i jak to wszystko wyglądało? Telefon się rozdzwonił, były setki pytań, jakieś kolejne historie się tworzyły, czy przebiegło spokojnie? To było najśmieszniejsze, co się wydarzyło, ponieważ taki coming out, który faktycznie się wydarzył, miał miejsce w jednym z talk show. I tego samego dnia w tym samym programie, oprócz tego, że powiedziałem, że jestem osobą homoseksualną, powiedziałem, że jestem osobą, która ma korzenie żydowskie. Okazało się, że w naszym cudownym kraju bycie gejem nie jest aż takim wielkim... Jeszcze przejdzie. Nie jest, tak, to nie jest takie złe jak to, że jesteś Żydem. Na drugi dzień, no i tak naprawdę od tamtego momentu się zaczęło przelewać więcej takich jak gdyby zarzutów w moim stosunku, że... A w stosunku do mnie, że jednak Żyd, że coś tam, bo jak Żyd to załatwione, kupione, coś tam, jakieś takie głupoty. No od tamtej pory też jak cokolwiek powiem, że się z czymś nie zgadzam, to pierwszym argumentem, który słyszę i uwielbiam, jest jak ci się nie podoba, to wracaj do Izraela. Nie jestem Izraelczykiem, ale jestem Żydem, polskim Żydem, więc jak gdyby to jest mój dom, ale nie wiem dlaczego ktoś mnie cały czas odsyła pod inny adres, ale spoko, no. I chyba ta kombinacja, to kombo, które się wydarzyło, to zrobiło takie ci tam wrażenie. Ten homoseksualizm tak przez długi moment się przewijał, że nie. Nawet pamiętam pierwsze wywiady jakieś, które się toczyły przez 2 lata po tym coming out, kiedy przychodziły dziennikarki i mówiły: Panie Michale, no ja to mam taki gay radar, no i pan gejem nie jest. Okej, okay, czyli... A, no to jeżeli pani już wie wszystko na mój temat, to może pani po prostu napisze ten tekst sama, no, jak gdyby... Ale myślisz, że to było bardziej na takiej zasadzie, że ktoś posądzał cię o to, że powiedziałeś to, żeby, nie wiem, zdobyć rozgłos i chyba, wiem, zaszokować ludzi? Chyba tak mi się wydaje. To jest bardzo ciekawy koncept. Znaczy, on jest dosyć ciekawy. Bo w tę stronę to jeszcze nigdy nie działało, żeby ktoś udawał, że jest gejem do rozgłosu. Raczej... No właśnie, tak. To mi się wydaje, ale było coś takiego. Pamiętam, że złamałem serca wielu dziewczynom. Nawet wczoraj miałem sytuację, kiedy rozmawiałem z koleżanką, która jest dziewczyną mojego przyjaciela i ona mi powiedziała: słuchaj, ja się w tobie kocham całe życie i to, no gdzieś tak było i że ta wiadomość jakoś była taka, że chyba była, nie, to jest jakiś żart, przecież to jest niemożliwe. Ja też sądzę, że wiesz, cały program, w którym to wszystko padło, była kupa śmiechu. Ja byłem gościem z Olgą Lipińską, więc ludzie mogli mieć wrażenie, że no nie mówisz sobie tak lekko o pewnych kwestiach, że część ludzi mogła odbierać to jako żart. Tak, tym bardziej, że Kuba Wojewódzki w swoim programie sam o sobie często Kto? Mówi, że jest gejem. Twój ulubieniec zresztą też. Słuchaj, bo w ogóle wokół twojego coming outu krąży wiele legend. Mało tego, one są podawane przez takie osoby już z branży, ze środowiska. Nie wiem, czy są aktorzy, czy wokaliści, którzy sami gdzieś siedzą w szafie. Mówią, no, bo Pieruk jak zrobił coming out, to podobno Miszczak mu powiedział, że nie, to za dobrze się nie ułoży. To nie jest to, że mi powiedział, że nie mogę, czy mogę, bo z całym szacunkiem Edward nie ma aż takiej siły, żeby mi mówić, kim ja będę i kim jestem. Aczkolwiek mnie uprzedził, że to może mieć bardzo różne konsekwencje. Jak gdyby, no spoko, no to tak jak możesz powiedzieć, wiesz, ja bym nie skakał z tej skały, bo może tam być płytko. Ale jeżeli będę chciał, to skoczę. Dziękuję za uprzedzenie i dobrą radę, ale robię swoje. To nie była próba jakiegoś wpływu, tylko że powiedział, że przemyślałem, jakie mogą być konsekwencje. Ja mówię, no jakie? No najwyżej ta przygoda, której nie jestem pewien, czy chce się wiązać z telewizją, będzie krótsza niż się wszystkim wydaje. A jeżeli jakoś to się rozejdzie po kościach, no to zobaczymy, jak długo będzie trwało. No, jak gdyby, praca w telewizji nigdy nie była moim marzeniem. To bardziej stacja naciskała, że oni chcą, żebym pracował. A więc to, czy to się popsuje, czy nie, mnie w ogóle nie interesowało.
te konsekwencje, które ci wszyscy, czy niektórzy przepowiadali, czy one w końcu nadeszły, czułeś się w jakikolwiek sposób, czy nic się tak naprawdę nie zmieniło, oprócz tej początkowej fali zamieszania? Ja później sobie zrobiłem przy okazji, jak pisałem książkę pierwszą, taki duży rachunek sumienia, bo tam chodziło w tej książce tak naprawdę, żeby się rozliczyć nie tyle ja sam ze sobą, co z rzeczywistością i z tym, jak wygląda społeczeństwo. I musiałem sobie zrobić taką analizę, bo jak gdyby ja sobie szedłem dalej, nie zajmując się tymi rzeczami. W momencie, kiedy powstaje książka biograficzna, no musisz odgrzebać różne rzeczy i po raz pierwszy czasami na coś spojrzeć i zauważyć, że tam był problem. Faktycznie wydarzały się takie rzeczy, że część znajomych na samym początku stwierdziła, że nie za bardzo chcieliby utrzymywać kontakty w miejscach publicznych, żeby nie zostać oskarżonymi tudzież posądzonymi. Spadły mi jakieś tam kontrakty reklamowe, które były w trakcie rozmów, bardziej mniej zaawansowane. Ale właśnie, to ktoś mówił wprost, że to o to chodzi, czy po prostu to było na zasadzie zmiany zdania? Nie, odpowiedź, którą uwielbiam do dzisiaj, że jednak po przemyśleniu firma stwierdza, że mój wizerunek jest zbyt kontrowersyjny. No tak, bo bycie gejem jest bardzo kontrowersyjne u nas. Bardzo możliwe. Dla reklamodawców, na pewno. Także jako jednostka bardzo kontrowersyjna, no nie poszło. Ale wiesz, ja też się śmieję, że nie wszystko musi robić w życiu, nie wszystko musi wyjść. Ja na przykład uważam, że to, że tam kilka rzeczy gdzieś mi przeszło koło nosa, widocznie one nie były dla mnie, bo inne przyszły, które były bardzo fajne. Ja jakoś nie narzekam. Ale myślisz, że rzeczywiście nad ludźmi, którzy teraz, pewnie sporo z takich osób, zastanawiają się nad coming outem w branży, wisi nad nimi, wiesz, taka właśnie siekiera tych konsekwencji i oni, nie wiem, mają jakieś takie naoczne przypadki, nie wiem, może ty słyszałeś o tym, że ktoś komuś powiedział, że, nie wiem, nie dostaniesz programu, nie rób tego, no bo mam wrażenie, że czasami to gdzieś jest na takim etapie, wiesz, fantazji, że nam się wydaje wszystkim, że nie można, bo to się skończy źle, ale czy był taki naprawdę konkretny przykład zdarzenia, żeby... Wiesz co, ja ci powiem o takim przykładzie, który czytałem w wywiadzie, to jest brytyjski aktor Rupert Everett, który zrobił coming out i powiedział, że jednak żałuje, bo w momencie, kiedy powiedział ten coming out, zdobył szacunek sam dla siebie, ale stracił prawie wszystkie role, których grał, bo on był amantem. I jest coś, co on powiedział i z czym bym się zgodził, to też kiedyś w wywiadzie powiedziała Meryl Streep, że osoby publiczne, nieważne kim są, one są pewnego rodzaju fantazją i jeżeli popsujesz tą fantazję, to wtedy ludzie się odwracają. Na szczęście ja nie występuję tutaj ani jako Rupert Everett, ani jako Meryl Streep, więc pozwalam sobie tę fantazję psuć, ponieważ ja nie przyszedłem jako fantazja, tylko jako ekspert do programu. I ten ekspert w programie był po prostu gejem. Koniec, kropka. Bardzo możliwe, że to spowodowało, że kilka innych dróg się nie otworzyło albo wręcz zamknęło, ale taka była moja decyzja. Wierzę w to, że będąc aktorem idealnym, powinieneś być przezroczysty jako jednostka, po to, żeby móc malować to, co ma się stać fantazją. Jeżeli wiedzą, zobacz, ci aktorzy, którzy mają bardzo sprecyzowany wizerunek personalny, bardzo ciężko im jest zagrać w filmie, żeby ludzie wiedzieli, bo od razu mówią, no błagam cię, przecież to jest ojciec dzieci, coś tam w ogóle, a on zostawił żonę. Nie, w ogóle ja tego nie będę oglądać. My jesteśmy trochę niewolnikami własnej imaginacji. I jeżeli później nam się to nie układa, to nie kupujemy tej bajki, którą jest produkcja, którą jest fikcja, którą jest film i tak dalej. Jeżeli nam się to nie układa z wizerunkiem, taki, który znamy, który sobie wypracowaliśmy, daje się to czasami odczarować, ale to są przełomowe momenty. I jest to bardzo ciężkie. I mnie się wydaje, że ludzie bardziej się boją tego, że sami się bardzo określą i później to spowoduje, że stracą wiarygodność. Coming out Piruga tak naprawdę odbił się dużym echem, ponieważ każdy coming out, mam wrażenie, w naszym kraju odbija się dużym echem, ponieważ jest to zawsze wielkie zaskoczenie, że jak to, że ktoś jest gejem, że jak to się wydarzyło w ogóle. Cytując Zenka, jak do tego doszło, nie wiem. Także gdzieś tam znowu rozgorzała ta dyskusja na temat rzekomego z jednej strony homolobby, które gdzieś tam rządzi tymi mediami. Tak nie jest. Jakby tak nie jest. A z drugiej strony
gdzieś tam z drugiej strony ta dyskusja o tym, że nie ma tych gejów i lesbijek zbyt dużo. I jakby ten jego coming out, który jemu gdzieś tam dobrze zrobił i pewnie gdzieś tam go też otworzył i pozwolił mu dalej się rozwijać, zrobił mu dobrze, ale z drugiej strony nie przyniósł kolejnych coming outów. Gdzieś tam ta sfera takiego skandalu, wokół których te coming outy niestety zwykle są owiane, sprawia, że być może też dlatego inne osoby nie chcą się outować. A po twoim coming outie myślałeś, że uchylisz trochę drzwi i właśnie więcej osób się z tej szafy wychyli, czy Nie myślałem, bo ja tak jak mówię, jak gdyby to było spontaniczne, jedno co wiem, co się wydarzyło i co jest na pewno fajne i mógłbym tylko i wyłącznie ewentualnie próbować namówić osoby, które nie muszą aż tak dbać o swój wizerunek, że takie coming outy dają bardzo dużo młodym innym ludziom, którzy mieszkają w całym kraju, bo pozwalają przełamać strach i zaakceptować innym ludziom, którzy się boją, bo pamiętajmy, że uprzedzenia takichkolwiek mniejszości wynikają z niewiedzy. Boimy się tego, czego nie znamy. Mówisz, że dostajesz dużo wiadomości od młodych ludzi, bo nie mają taką potrzebę, właśnie młodzi ludzie LGBT, do tego, żeby widzieć gdzieś swoich, tak to nazwijmy, przedstawicieli w sferze publicznej. No i właśnie, to, że jest tak mało osób wyautowanych w showbiznesie powoduje, że chcąc nie chcąc, ty jakimś takim wzorem dla nich się stajesz i dojrzewałeś długo do tej roli, i tej, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność też. Wiesz co, no gdzieś tam nie jest duża odpowiedzialność, ale co dla mnie było takim niesamowitym doświadczeniem, to właśnie po premierze pierwszej książki nie młodzież się odzywała, ale bardzo dużo rodziców. I niekoniecznie to była tylko młodzież, która jest homoseksualna, transseksualna. To byli rodzice, którzy w ogóle mają problem ze względu na wychowywanie swoich dzieci poprzez ich przynależność do jakiejś tam mniejszości. Okazuje się, że nietolerancja, znaczy okazuje się, jak gdyby to jest wiadomo, ale często się mówi, że jest skierowana w poszczególne sklasyfikowane grupy. Nieprawda. My wykluczamy ludzi z najdziwniejszych, najprzeróżniejszych powodów. Kolor włosów, wzrost, ilość piegów, brak piegów, skośnych oczu, za mało skośnych oczu, za dużego nosa itd., itd. To nakręca pewnego rodzaju spiralę takich wyrzutków społeczeństwa. I te dzieciaki sobie nie radzą, jeszcze zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no jesteś trochę sam, większość ludzi jest samych. I każda odmienność powoduje, że jest ci trudniej znaleźć nawet jedną bratnią duszę, kogoś, kto cię rozumie. My już nie uprawiamy znajomości na takiej zasadzie, jak było dawniej, że wiesz, mieszkałeś w bloku i w twoim wieku było tam 12 osób, z 5 pewnie się będziesz lubił. Jak gdyby spędzałeś ten czas non-stop. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. I przewożą cię rodzice z jednego miejsca do drugiego, co chwilę masz inną grupę i jeżeli odstajesz, stajesz się wyrzutkiem i stajesz się outsiderem i stajesz się osobą, która boi się wejść w przyszłość. I ci rodzice też nie za bardzo wiedzą i ta pierwsza książka jak gdyby dała taki impuls rodzicom, że trzeba w dzieciach budować, że indywidualność jest plusem. Dzieciaki też w ten sposób ją odczytywały. Przyjmuje się, że pierwszego coming outu w historii polskiego showbiznesu dokonał Marek Barbasiewicz. Aktor znany z ról w takich produkcjach jak Na kłopoty Bednarski, Zabij mnie glino czy Psy 2 opowiedział o swojej orientacji seksualnej już w 1992 roku w wywiadzie dla magazynu Pani. Na kolejne coming outy przyszło nam jednak trochę poczekać. W 2005 roku ujawnił się Jacek Poniedziałek, a w kolejnych latach na wyjście z szafy decydowali się m.in. Tomasz Jacyków, Michał Kwiatkowski, Maciej Nowak i Tomasz Raczek. Nieco pokaźniej pod tym względem prezentuje się środowisko teatralne, gdzie głośno o swojej orientacji powiedzieli m.in. Krystian Lupa, Michał Borczuch czy Tomasz Nosiński. Jeśli zaś chodzi o lesbijskie coming outy, na ten moment można wymienić jedynie Katarzynę Adamik i jej partnerkę Olgę Hajdas. Czekamy na więcej. Myślisz, że twoja postawa jako osoby publicznej, nie wiem, twój wizerunek, bo ty jesteś takim freakiem trochę w showbiznesie i bardzo sobie cenisz swoją oryginalność, możesz być takim
pozytywnym impulsem dla, tak jak powiedziałeś, nie tylko młodych ludzi, ale dla wszystkich, żeby jednak tę indywidualność w sobie po prostu pielęgnować się i nie bać, no bo myślę, że twoja kariera jest przykładem na to, że można, że nie ma za to... Tak, że to nie jest wyrok śmierci, że to tak. Nie jest nic złego. A ona może trwać i funkcjonować. Mnie się wydaje, że w ogóle takie postawy, czy to w literaturze, czy w popkulturze, są bardzo istotne, bo tak naprawdę ja sobie muszę... Znaczy nie sobie, tylko muszę się przyznać, że super, bo ja miałem super rodziców, którzy jak gdyby nic dla nich nie było problemu. Wywodzę się z rodziny, która jest rozsiana po całym świecie, multikulturowa, pomieszani jesteśmy z różnymi narodowościami, co też daje ci bardzo ważny background. Ja też się wychowywałem cały czas podróżując i jak gdyby cały czas byłem tą częścią, czyli się nie bałem pewnych rzeczy. Ale taką dużą siłę do tego, że możesz być oryginalny, dawały mi postaci z popkultury czy z literatury. I to jest ważne, bo ważna jest świadomość, że istnieje ktoś, kto nie boi się być sobą, a odnosi sukces i jest akceptowany. Czyli ta odmienność może być akceptowana przez tysiące, miliony, zależy od skali, prawda? Mnie się wydaje, że jest pewnego rodzaju taka, może nie odpowiedzialność, ale jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby nie być tak bardzo, bardzo ukrywani i chroniący, to pokazujmy ludziom, że można mieć swoje zdanie, że można robić różne rzeczy po swojemu, że można dążyć do jakichś marzeń, które nie są tym mainstreamem, bo to daje odwagę innym. A największym problemem dla mnie w Polsce jest to, że jednostki chronione przez prawo, czyli na przykład posłowie i posłanki, wychodzą ze względu na swój immunitet, robią coś, co w kodeksie europejskim jest nawoływaniem do agresji. Czyli jeżeli jeden poseł i posłanka wychodzi i marginalizuje znaczenie osoby odmiennej, czy to ze względu na religię, kolor skóry, czy seksualność, stawiając się w świetle gorszym, czyli trochę pod człowieka, gorszym gatunkiem człowieka, tym samym jeżeli ktoś jest mniej wartościowy, można więcej mu zrobić. To, że nie jesteśmy chronieni w Polsce również jako grupa homoseksualna, jest ewenementem, ponieważ już grupy religijne i etniczne są chronione prawem, natomiast grupy ze względu na seksualność nie. I teraz politycy funkcjonują w przekonaniu społeczeństwa jako ludzi, którzy kształtują przyszłość. Lepszą, gorszą, to się okaże zazwyczaj po jakimś tam czasie. Ale są to ludzie, którzy mają wprowadzać tak zwane prawo i regulacje. Jeżeli oni wytykają palcem, że ta jednostka jest gorsza, to otwierają ręce do tego, żeby móc się pastwić. I to powinno być karalne, ale my w Polsce mamy ten układ, że nawet jeżeli zrobisz najgłupszą głupotę i będziesz propagował mowę nienawiści, tudzież mowę, która jest przyzwoleniem pośrednim, chronicie immunitet. I to jest straszne. Biorąc pod uwagę to wszystko, jak ci się żyje jako gejowi w Polsce, bo mi ostatnio moja znajoma, reporterka, dziennikarka Nina Harbus, którą pozdrawiam, robiła taki reportaż o tym, czy Polacy są szczęśliwi. I mnie zapytała, czy ja jako gej jestem szczęśliwy i to było bardzo podchwytliwe pytanie, bo z jednej strony stwierdziłem, no, że ja ogólnie jestem, ale potem po takim dłuższym zastanowieniu uznałem, że to wynika z tego, że po prostu jakiś taki próg moich oczekiwań jest bardzo niski i dlatego, bo nie oczekuję w tej danej chwili, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja, że nie wiem, będę mógł zalegalizować swój związek, że będę mógł mieć kiedyś dzieci, że tak jak mówisz, niektóre zachowania nie są penalizowane. Mieszkam w dużym mieście, obracam się w takim fajnym, otwartym środowisku, więc jest super. Ale gdybym myślał o tym codziennie, czego nie mogę, a co bym chciał, no to szczęście gdzieś by uleciało. Jeżeli jest jakikolwiek aspekt szczęścia, który jest nieosiągalny ze względu na społeczeństwo, tudzież system, w którym żyjesz, nie jesteś w 100% szczęśliwy. Czyli ty jako ty możesz być zadowolony, bo twoje życie się ułożyło. Robisz karierę, masz partnera, masz fajnych sąsiadów, którzy są tolerancyjni. Stworzyłeś sobie komórki, wśród których egzystujesz i one są fajne. I wtedy będziesz się przedstawiał jako jednostka szczęśliwa.
Natomiast musisz sobie hipotetycznie wybudować sytuację, kiedy tego wszystkiego nie masz i czy to jest osiągalne. Czy prawo cię chroni, czy system ci pomaga, czy też musisz walczyć i kombinować. Jeżeli każde dobro, które przynależy do większości w państwie demokratycznym, tobie jest zabierane ze względu na jakąś przynależność, to znaczy, że jesteś krzywdzony przez system. Nie jesteś pełnowartościowym obywatelem. I raczej wtedy nie możesz mówić, że jesteś szczęśliwy. Możesz powiedzieć, że w tym bezprawiu tobie się poszczęściło. Co nie zmienia faktu, że nie jesteś równoprawnym obywatelem społeczeństwa. Jesteś gorszą kategorią. Jesteś kimś, kto jest wykluczony z praw człowieka. Jesteś człowiekiem. To, że innym, to też jest pytanie, co to znaczy innym. Ale to by można było polemizować tysiące lat. Jeżeli jest ci odebrane jakiekolwiek prawo, które przysługuje człowiekowi, ale nie tobie, no to raczej sądzę, że żyjesz w bardzo dziwnym i niesprzyjającym miejscu. I takim jest Polska. Pomagacze osób publicznych są na maksa potrzebne, dlatego że naszym zdaniem, zresztą nie tylko naszym, zdaniem też wielu osób, na przykład taki jak Robert Rient, który w swoim czasie przed Paradą Równości opublikował taki otwarty list właśnie do osób LGBT, osób publicznych, są w pewnym sensie obowiązkiem albo pewną taką powinnością. Oczywiście nikt nie może nikogo do coming outu zmusić, prawda? Trzeba do tego dojrzeć, to musi być zawsze jednostkowa decyzja. Natomiast osoby, które dysponują takim kapitałem, można powiedzieć, tak jak właśnie osoby znane, są rozpoznawalne, są bezpieczne, zabezpieczone finansowo, nie boją się tego, że na przykład tak jak młoda osoba mogą być wyrzucone z domu, mogą o wiele łatwiej pozwolić sobie na coming out, a tym samym zrobić coś więcej niż szara, inna, jakakolwiek osoba LGBT, która się outuje. Ponieważ szara, nikt nie jest szary, wszyscy jesteśmy kolorowi, kolorowe oczywiście. Ale zwykła osoba może się wyautować i to już bardzo dużo zmienia. Zmienia swoją rzeczywistość rodzinną, w miejscu swojej pracy, wśród przyjaciół, w szkole i tak dalej. Te coming outy naprawdę bardzo, bardzo wiele zmieniają w nastawieniu ludzi w ogóle do całej społeczności. Ale osoba publiczna, no oczywiście zależnie od tego, kim jest, ma nieporównywalnie większy impact na to, jak osoby LGBT+ są postrzegane przez całe społeczeństwo tak naprawdę. Jeśli to jest wręcz osoba super rozpoznawalna, to ten impact jest potężny. I teraz po co w ogóle to jest? No po pierwsze to buduje widoczność, tak? To znaczy ludzie, im jest więcej tematu LGBT+ w mediach, tym ludzie są bardziej z nim oswojeni. Po drugie buduje świadomość, to znaczy ludzie uświadamiają sobie, że to już nie jest jeden Robert Biedroń na całą Polskę, tylko to są bardzo różne osoby. Z naszych badań, które robiliśmy w 2015 roku, wynika, że wystarczy znajomość już jednej wyautowanej osoby LGBT+, żeby poziom poparcia dla akurat naszego postulatu, miłość nie wyklucza, dla postulatu formalizacji związków par tej samej płci, skoczył z 20 paru % do ponad 60%. Jeśli osoby deklarują, że znają już jedną osobę, to ponad 60% z nich popiera postulat regulacji sytuacji par tej samej płci. To pokazuje, że jest o co grać naprawdę i że ten wpływ jest realny. Słowo tolerancja z założenia nie daje nam żadnych dobrych ani przykładów, ani będąc tolerancyjnym nie stajemy się lepszymi ludźmi. Słowo tolerancja jest znoszeniem czegoś. Jeżeli coś znosimy, możemy też znosić krzywdę do momentu. Więc słowo tolerancja nam się wydaje, że to jest coś takiego fajnego, pozytywnego. No nie, bo tolerowanie nie uczy cię szacunku. Daje ci tylko cierpliwość do tego, żeby coś, co jest niewygodne, znosić albo przymykać na to oko. I tutaj się pojawia pytanie, a co, kiedy będzie przyzwolenie? No raczej nic dobrego. Dlatego próbuję się zakwalifikować tą równość poprzez słowo koegzystencja, czyli umiejętność współdziałania. Pomimo jakichś tam różnic. Jeżeli wypracujemy szacunek do uzależnień międzyludzkich, to ta odmienność nie będzie ważna. A jeżeli tylko się będziemy tolerowali, to zawsze ma jakąś granicę. A jak ją przekroczymy, to zazwyczaj nic fajnego z tego nie wynika. Też nie jest dobre to, do czego ludzie dążą, że dobra, nie interesujmy się, nie każdy sobie żyje jak chce, tylko żeby później mi nie wychodził na ulicę. Jeżeli osoby homoseksualne się zgodzą na życie w podziemiu, no to znowu jest to uwłaczające. Ponieważ musimy sobie zdać sprawę, w Polsce cały czas się mówi, że
byłoby super, gdyby tak głośno nie krzyczeli. Po co wychodzą na ulicę? Nie chcę, żeby chodzili za ręce, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Okej, mogę nie wychodzić, tylko bardzo proszę, w związku z tym, żeby mnie nikt nie atakował heteroseksualnością. Jeżeli ja nie mogę być sobą, nie chciałbym widzieć na każdym kroku wzorców wyznaczających, bo tak naprawdę te wzorce powodują, bo to jest duży problem. Jeżeli patrzę, jestem dzieciakiem, oglądam telewizję, w każdej reklamie jest model rodziny, mąż, żona, dziecko i tak dalej. W każdym filmie, na każdej reklamie, na każdym billboardzie. Albo jesteśmy dojrzałym i wyedukowanym społeczeństwem, albo nie. Bo jeżeli nie, to to jest jedyny model, każdy inny jest zły. Jeżeli nam nie pozwalasz wyjść na ulicę i częściowo pokazywać, jak wygląda też drugi model rodziny, on zawsze będzie zły. Czyli to, że nas nie ma na świeczniku, powoduje, że jesteśmy czymś złym. No to mi przypomina i taki bardzo zabawny, ale też trochę straszny w swojej wymowie cytat pewnego gwiazdora, który właśnie a propos parad powiedział: przecież ludzie hetero nie wychodzą na ulicę i nie krzyczą hetero, więc to jest jakaś taka naprawdę, trzeba być tak zupełnie, wiesz, wyłączonym z tego życia. No tak, no bo nie muszą, wiesz, no to tak samo jak biali nie strajkowali w Stanach Zjednoczonych w latach 60. To teraz, no bo nie musieli. To teraz tak już naprawdę na finał. Szybki strzał. Jak dobra, myślisz, 6 plus 6. Ile lat potrzebujemy do tego, żeby dojść do tego momentu, o którym mówisz? To się nie uda. Nigdy w 100%. Ale... No powiedzmy... Znaczy do tego, żebyśmy mieli, żebyśmy chociaż mieli zapis. Żebyśmy mieli zapis chociaż taki, że jesteś jednostką chronioną przez system prawny. Ja sądzę, że 10 to jest maks. 10 to jest... Nie możemy rozmawiać na takie tematy, ponieważ ja jestem turpistą. Ponieważ mi się wydaje, że to nie będzie za 10 lat, bo za 5 będzie wojna. Więc później znowu 40 lat będziemy się zbierali z innymi problemami. Ale załóżmy, że jej nie będzie, to sądzę, że nie dlatego, że my zmienimy się. I widzisz, i to jest paradoks, bo ten zapis będzie wcześniej niż 10 lat. Ale nie dlatego, że my się zmienimy jako społeczeństwo. Mhm. Dlatego, że będziemy przymuszeni do tego. W Europie jesteśmy jednym z trzech państw, które nie chronią osób homoseksualnych. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to jest kwestia czasu, kiedy będziemy musieli to podpisać. Ale to, że to jest na papierze, nie będzie powodowało, że będzie się czuł pełnowartościowy. To też tak trochę jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta sytuacja prawna jest unormowana, a tak naprawdę, czy nie ma tam już homofobii, nie ma jakichś przestępstw na tym tle, aktów nietolerancji? Nie ma homofobii, czyli na Ku Klux Klanu, czy tak. Nie jest to dziwne, że w Ameryce, która jest najbardziej zróżnicowana religijnie, praktycznie nie ma muzułmanów? Czy to jest wolny kraj? Nie, nie jest. To mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy trochę bliżej i że nie będzie tej wojny, bo już po prostu ten temat, jak wywołałeś, też mnie ciary przeszły. Wiesz, trzeba być realistą. No. Ja tak patrzę na to, co się dzieje w historii, co się działo. Jest copy-paste. No. Nastroje są identyczne. No to jestem po stronie pokoju, więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. I mam nadzieję, że w tym pokoju wytrwamy. W tym. Dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek Zorientowanych przypadł Wam do gustu. Oczywiście czekam na komentarze, łapki w górę, mam nadzieję, że bez łapek w dół. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami tego cyklu, to oczywiście klikajcie subskrybuj, które pojawia się tutaj albo tutaj. No i czekajcie na kolejne odcinki.